Deszczowy poranek odbijał się w oczach Agnieszki, gdy spojrzałam przez okno na spokojnie śpiącego Adama. W głębi serca czułam bijący coraz cięższy rytm mojego serca, a uczucie niezadowolenia gryzło mnie od środka. Przez te 20 lat małżeństwa z Adamem, nasza relacja powoli traciła blask. Kiedyś byliśmy zakochaną parą, pełną marzeń i nadziei, ale teraz nasze codzienne życie przypominało znużony taniec w ciemnościach. Nie mogłam dłużej udawać, że nasze małżeństwo jest udane, że wszystko jest w porządku. Musiałam powiedzieć Adamowi, jak bardzo cierpię z powodu braku wsparcia emocjonalnego, ciągłych kłótni i obojętności. To było moje ostatnie ostrzeżenie, ostatnia próba odzyskania szczęścia, które od dawna utraciłam. Gdy Adam wreszcie się obudził, usiadłam obok niego na łóżku i spojrzałam mu prosto w oczy. Jego spojrzenie było jeszcze zamglone ze snu, ale wiedziałam, że muszę być szczera, niezależnie od konsekwencji. Adam, musimy porozmawiać, zaczęłam, starając się powstrzymać drżenie w głosie. Nasze małżeństwo. Coś jest nie tak. Czuję, że coraz bardziej oddalamy się od siebie. Brakuje mi twojego emocjonalnego wsparcia i bliskości, które kiedyś były dla nas tak ważne. Adam otworzył usta, ale przez chwilę zastanawiał się, jak odpowiedzieć. W końcu wypowiedział słowa, które jeszcze bardziej rozdarły moje serce. Nie wiem, o czym mówisz. Uważam, że wszystko jest w porządku między nami, powiedział, patrząc na mnie ze zdziwieniem. To był moment, w którym zrozumiałam, że Adam nie tylko nie rozumie, ale również nie chce zrozumieć, jak bardzo jestem nieszczęśliwa w naszym związku. To był moment, w którym postanowiłam, że muszę podjąć kroki w kierunku zmiany. Po tym bolesnym spotkaniu z Adamem, wiedziałam, że muszę podjąć działanie. Nie mogłam już dłużej pozostawać w małżeństwie, które tylko mnie przytłaczało i sprawiało, że czułam się niewidzialna. Postanowiłam, że muszę odzyskać siebie i znaleźć szczęście w swoim życiu. Wyprowadziłam się z naszego wspólnego domu, pełna determinacji i tęsknoty za lepszym życiem. Wynajęłam małe, przytulne mieszkanie w urokliwej części miasta. To było moje azylowe miejsce, gdzie mogłam zacząć odkrywać swoje nowe życie. Zmiana była nieunikniona, ale niełatwa. Musiałam przejść przez trudne emocjonalne etapy, które towarzyszą końcowi długotrwałego związku. Przez pierwsze tygodnie towarzyszyło mi uczucie samotności i żalu, ale wiedziałam, że muszę utrzymać silny duch i wiarę w siebie. Pragnęłam uwierzyć, że gdzieś tam na świecie jest ktoś, kto doceni mnie taką, jaka jestem, i da mi to, czego dotychczas brakowało. Pewnego deszczowego popołudnia, kiedy wędrowałam ulicami miasta, moje kroki zaprowadziły mnie do małego butiku z antykami. Otworzyłam drzwi i wkroczyłam do środka, przyciągnięta tajemniczą aurą tego miejsca. Wśród starych mebli i porcelany, mój wzrok nagle zatrzymał się na przystojnym mężczyźnie, który z zainteresowaniem studiował starą szkatułkę. Nieśmiało podszedłam do niego i zapytałam, czy mogę pomóc? Mężczyzna spojrzał na mnie i w jego oczach dostrzegłam iskrę czegoś niezwykłego. Jego spojrzenie było pełne ciekawości i tajemniczości. Tak, proszę. Szukam czegoś wyjątkowego dla osoby, którą kocham, odpowiedział z lekkim uśmiechem. W tym momencie moje serce zaczęło mocniej bić. Znalezienie kogoś, kto szuka czegoś wyjątkowego, otworzyło we mnie drzwi do nowych możliwości. Byłam ciekawa, jakie historie i tajemnice kryją się w życiu tego mężczyzny. Po naszym pierwszym spotkaniu w butiku z antykami, nasza relacja z Mateuszem rozwijała się w szybkim tempie. Każde kolejne spotkanie było pełne fascynujących rozmów, odkrywania siebie nawzajem i wzajemnego wsparcia. Mateusz okazał się nie tylko utalentowanym artystą, ale także niezwykle empatycznym człowiekiem. Jego wrażliwość i umiejętność słuchania sprawiały, że czułam się naprawdę widziana i doceniana. Z jego perspektywy zaczęłam widzieć świat w zupełnie nowym świetle. Podczas naszych spotkań odkrywałam, że dzielimy wiele wspólnych pasji i zainteresowań. Razem eksplorowaliśmy muzea, galerie sztuki i koncerty. Był to czas pełen inspiracji i wzajemnego podziwiania dla naszych talentów. Mateusz także podzielał moje marzenia i wspierał mnie w ich realizacji. W miarę jak nasza relacja z Mateuszem się pogłębiała, zaczęłam otwierać przed nim swoje serce na sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Dzieliłam się z nim moimi pragnieniami, marzeniami i obawami,
a on w odpowiedzi pokazywał mi swoją prawdziwą naturę. W jego obecności czułam się bezpieczna i akceptowana taką, jaka jestem. Mateusz umiał słuchać i zrozumieć moje najgłębsze emocje. Razem odkrywaliśmy nasze wewnętrzne światy, oczyszczając stare rany i budując nowe mosty zaufania. Przez rozmowy z Mateuszem zaczęłam widzieć siebie w innym świetle. Docenił moje talenty i umiejętności artystyczne, które długo ukrywałam przed światem. On sam był moim największym zwolennikiem, wspierając mnie w podjęciu ryzyka i realizacji moich marzeń. Choć nowa miłość z Mateuszem była pełna radości, nie mogłam całkowicie oderwać się od swojej przeszłości. Wciąż musiałam stawić czoła demonom, które mnie prześladowały. Wspomnienia związane z poprzednim związkiem wciąż powracały, czasami wywołując lęki i wątpliwości. Mateusz nie zostawił mnie samej w tym procesie. Był cierpliwy i pełen zrozumienia. Razem pracowaliśmy nad uwolnieniem się od bagażu przeszłości, poprzez terapię i rozmowy. Stopniowo zaczęłam postrzegać siebie jako silną i niezależną kobietę, która ma prawo do szczęścia. Z każdym dniem nasza miłość do siebie wzrastała, a my zaczęliśmy budować naszą wspólną przyszłość. Razem snuliśmy plany, marzyliśmy o podróżach i tworzeniu sztuki, która inspiruje innych. Mateusz wspierał mnie w realizacji moich celów, dodając odwagi i wiarę we własne możliwości. Był nie tylko moim kochankiem, ale również najlepszym przyjacielem. Dzieliliśmy ze sobą radości, smutki i wszystkie drobne chwile, które tworzą nasze codzienne życie. Niezależnie od wyzwań, które napotykaliśmy, wiedziałam, że mogę na niego liczyć. Wraz z Mateuszem odkryłam, że prawdziwe szczęście nie polega na znalezieniu kogoś, kto wypełni nasze pustki, ale na znalezieniu kogoś, kto wspiera nas w odkrywaniu naszego własnego światła. Razem z nim odnalazłam spełnienie i prawdziwe szczęście, o którym marzyłam przez wiele lat. Nasza miłość przetrwała wiele trudności i wyzwań. Przeszliśmy przez trudne momenty, które mogłyby nas podzielić, ale zamiast tego wzmocniły naszą więź. Byliśmy gotowi stawić czoła trudnościom razem, wiedząc, że nasza miłość jest silniejsza od wszystkiego, co mogłoby nas rozdzielić. W tym czasie, w trakcie naszej podróży ku szczęściu, musiałam stawić czoła własnym lękom i wewnętrznym demonom. Było to bolesne i trudne, ale nie pozwoliłam, by przeszkodziły mi w budowaniu nowego życia. Moje decyzje i wybory nie były łatwe. Często wątpiłam i czułam się zagubiona, ale wiara w siebie i miłość, jaką otrzymywałam od Mateusza, prowadziły mnie przez trudne chwile. Wiedziałam, że zasługuję na szczęście i że mogę znaleźć je w ramionach tego cudownego człowieka. W miarę jak nasza miłość kwitła, uczyliśmy się także, jak znaleźć równowagę między sobą a naszymi indywidualnymi potrzebami. Nie zapominaliśmy o naszych celach i pasjach, które były dla nas tak ważne. Wspieraliśmy się nawzajem w dążeniu do spełnienia osobistego i artystycznego. Mateusz kontynuował swoją twórczość artystyczną, a ja skupiłam się na rozwijaniu swoich talentów i pasji. Nasze różnorodne zainteresowania i marzenia stanowiły siłę, która nas łączyła, a jednocześnie pozwalała nam zachować indywidualność. Było to ważne odkrycie, że zdrowa relacja nie polega na całkowitej zlepieniu się w jedno, ale na akceptowaniu i wspieraniu siebie nawzajem w realizacji własnych celów i marzeń. Byliśmy przekonani, że spotkanie się w naszym życiu nie było przypadkowe. Uwierzyliśmy w siłę przeznaczenia i to, że nasza miłość była pisana przez wszechświat. Bez względu na trudności, które napotkaliśmy na naszej drodze, wiedzieliśmy, że jesteśmy dla siebie przeznaczeni. Przez wszystkie próby i cierpienia, które przeszłam, zrozumiałam, że moja decyzja o odejściu od nieudanego małżeństwa była nie tylko dla mnie, ale także dla mojej prawdziwej miłości. Mateusz przyniósł do mojego życia nie tylko radość i szczęście, ale także uzdrowienie i odnowienie. Nasze życie stało się pełne radości i inspiracji. Razem podróżowaliśmy po świecie, odkrywając nowe miejsca i kultury. Byliśmy jak dwie dusze, które znalazły swoje miejsce w bezpiecznym i kochającym ramionach drugiej osoby. Wzajemnie się inspirując, tworzyliśmy sztukę i podzielaliśmy się naszymi pasjami. Nasze dni były wypełnione śmiechem, doświadczaniem przygód i pielęgnowaniem miłości, która przetrwała próby czasu. Teraz, po wielu latach, mogę z dumą powiedzieć, że znalazłam niebo na ziemi. Przeszłam przez piekło,
ale dzięki odwadze i determinacji znalazłam prawdziwe szczęście w ramionach mojego cudownego kochanka, Mateusza. Dzięki niemu odkryłam swoją prawdziwą wartość, nauczyłam się kochać siebie i być wierną swoim marzeniom. Teraz żyję w pełni, ciesząc się każdym dniem, który przynosi nowe doświadczenia i radość. Moja historia pokazuje, że mimo trudności, życie może dać drugą szansę. Warto wierzyć w siebie i podążać za swoimi marzeniami. Przez odwagę i miłość można znaleźć swoje miejsce w niebie, nawet tutaj, na ziemi.